No i słuchajcie, wspominałyśmy ostatnio, że u nas nieciekawie i wczoraj w domu wieczorem się poślizgnęłam. Słuchajcie, co za sytuacja, po prostu na masakra. Jestem trochę podekscytowana tym wszystkim i buzują we mnie adrenalina, także nie wiem sama co wam mówię, ale w każdym razie wczoraj się poślizgnęłam w domu. Przewróciłam się i skręciłam prawdopodobnie kostkę. Mam nadzieję, że tylko jest skręcona, a nie złamana, także będę wam dawać znać. Jestem obecnie na SOR, czekam w kolejce. Cześć, odzywam się do was dnia następnego, ponieważ ostatecznie na SOR-ze siedziałyśmy do 23:30, chyba jeśli się nie mylę, a siedziałam tam od 4:00. Także wczoraj już byśmy były, możecie sobie to wyobrazić, zmęczone, po prostu już no, złe i no, masakra. Tak długo nie spodziewałam się, że może trwać to na SOR-ze. Gdybym chyba o tym wiedziała, to w ogóle bym się nie zdecydowała jechać na ten SOR, bo no kurczę, no powiem wam, że nie to, że strata czasu i strata dnia, ale Fabio i Gucci byli sami w domu, Kinia później do mnie dojechała. No i także powiem wam, że przedłużyło się to wszystko, no ostatecznie kostka nie jest złamana, jest skręcona, dostałam niestety zwolnienie, zalecenia, kurczę, odciążyć nogę, odpoczywać, także dzisiaj leżę i odpoczywam z nogą do góry. Oczywiście wiadomo, trzeba też wypełnić domowe obowiązki, także no w miarę moich możliwości wszystko staram się ogarnąć. Także znowu coś nam pod górkę dzisiaj nie idzie, ale to dlatego, że jeden kotek nie rusza łapką. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale właśnie, muszę wymienić w nim baterię. Kinia pojechała na drobne zakupy, będziemy coś pewnie gotowały. No, także powiem wam, że no nie za ciekawie się zaczął w ogóle ten tydzień i no jest to trochę takie przygnębiające, zwłaszcza, że mamy jeszcze inne rzeczy i problemy na głowie. No, ale mam nadzieję, że to wszystko jakoś niedługo się skończy, ta zła passa, także trzymajcie kciuki. No i właśnie zamówiłyśmy coś, może co przyniesie nam troszeczkę szczęścia i nas jakoś tak wesprze po prostu energetycznie. Damy wam znać, także poczekajcie. Czekam, aż Kinia odbierze to z paczkomatu i wam pokażę. A póki co wam zaraz pokażę, jaka jest moja perspektywa. Z drugiej strony wygląda to tak. Noga jest oparta. Leżę, patrzę przez okienko sobie. Także odpoczywa. Jak widać, z daleka kostka jest mega opuchnięta. Nie będę może wam pokazywać z bliska. Oszczędzę wam tego, no ale czas na relaks z przymusu. No nic. No i Madzia zasiadła do testowania dla was loda, a tu zobaczcie, oczywiście dwa potworki. Testują ze mną. Kinia się śmieje, ile sobie nałożyłam, ale wcale nie jest tak dużo, jak wygląda. Słuchajcie, wam powiem zaraz smaczek. I to jest, są lody o smaku ciastka Lotus. Jezu, one pachną jak te ciastka Lotus. Pachną czy smakują? Smakują. I pachną i smakują jak te ciasteczka Lotus. Taki smak maślany. Także jak lubicie lotusy, to lecicie do Żabki. Do Żabki, polecam, są na promocji, na promce. A chłopaki? No tym razem nie spróbujecie, bo oni tylko śmietankowe jedzą. Jeszcze żelki musisz dzisiaj spróbować. Aha, i żelki. To może od razu chrupnę tego żelka. To idę po niego. To chodź. Przypominamy, że to są te żelki z poprzedniego filmu. O właśnie, złoty. Misie Haribo kwaśne. Takich jeszcze chyba nie jadłyśmy. Więc je otworzymy. O, otworzyłyśmy. Ja spróbuję oczywiście. Daj mi też jednego. Ja spróbuję, to tobie tam inny kolor. Pince damy czerwonego. A ja mam taki, bo ja zawsze myślę, że to jest taki grejpfrutowy. O nie. Bardzo takie jestem są. Jestem zawiedziona. O, wow, wgryzłam się i nie mogę go przegryźć na pół. A ja lubię żelki, które od razu chrumkniecie. Jeżeli jedliście Haribo gwiazdki, to polecam. To nie są Haribo. Jakie są gwiazdki? Gwiazdki są. To są coś mi żelki. Nim dwa. Możliwe. Nim trzy. Nim dwa chyba, no. Ej, nie polecam. To są bardzo takie gumiaste. Twarde jak kamień. Nie. I nie są kwaśne. Zostajemy przy śmiejżelkach. Fabciu, zostajemy przy śmiejżelkach. Fabciu chce ten, loda, także ale dobra. Z sentymentu do misiów, no to fajnie, nie? Zostawimy może później. Ja jem lot dalej, także miłego. Odezwiemy się później. Smacznego. Dzięki. Cześć, witam się z wami już kilka dni po tym felernym złamaniu. Tak naprawdę minęło już kilka tygodni, a złamanie okazało się tylko skręceniem, może tylko albo aż, bo skręcenie naprawdę goi się dłużej, no ale już jest w miarę w porządku. Nagrywam to dla was już może czwarty dzień.
Raz mówiłam Wam, że jest lepiej, raz mówiłam, że gorzej. No i teraz stanęliśmy w punkcie, gdzie jest raczej średnio. A mianowicie chodzi o to, że bliska nam osoba trafiła do szpitala. No i walczymy o to, żeby było dobrze, wyszła już na szczęście. I teraz mamy nadzieję, że jest wszystko na dobrej drodze. Także trzymajcie mocno kciuki, bo nie chcemy tutaj przekazywać Wam takiej negatywnej energii, dlatego też nie było filmów i dlatego też taka duża przerwa pomiędzy tą nogą a tym, co teraz nagrywam. Nagrywam tak naprawdę w piżamie i po kąpieli, ale stwierdziłam, że no, mam ochotę coś już Wam dodać i tak naprawdę tęsknimy za nagrywaniem, bo chciałyśmy już dla Was nagrywać 3 vlogi w tygodniu, a wyszło jak wyszło. No i mam nadzieję, że wrócimy już tutaj na full time z nagrywaniem i będą pojawiały się vlogi, bo mamy zaległe filmy, które chcemy dla Was nagrać i opublikować, także nie myślcie, że nie chcemy tutaj być z Wami, bo bardzo chcemy. Tylko właśnie emocje nie do końca nam pozwalają. Także trzymajcie mocno kciuki i taka przestroga dla Was jeszcze. Jeżeli źle się czujecie przez dłuższy czas, jeżeli Wasi bliscy się czują źle przez dłuższy czas, jeżeli macie utrzymujący się dół kaszel, przeziębienie, czy też na przykład mierząc ciśnienie lub mierząc puls pulsoksymetrem nie pokazuje Wam wyniku, to wiedzcie, że już się może coś dziać i może warto to sprawdzić, może warto iść do lekarza. Czasami nie warto iść tylko do jednego lekarza, czasami warto iść do kilku. Poszukać dobrego specjalisty i badać się przede wszystkim, także pamiętajcie o tym i bądźcie zdrowi. A my widzimy się w kolejnym filmie, mamy nadzieję, że całkiem niedługo. Pozdrawiamy i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału.